Patrząc na to, w jaki niezdarny sposób PiS próbuje ten problem, tę bombę rozbroić, bo jest to prawda, to jest bomba atomowa przecież, takie zawieszenie czy wykluczenie ze strefy Schengen. Ja mam poważne wątpliwości, czy wcześniej lub później nie dojdzie do samoizolacji Polski. Na czym ona miałaby polegać? No na tym, że wszystkie kraje w naszym otoczeniu Unii Europejskiej wprowadzą na początek czasowe kontrole. I nie będą to tylko Niemcy, którzy właśnie albo dzisiaj, albo w najbliższych dniach będą chcieli wprowadzić takie kontrole na granicach, ale będą to też inne kraje członkowskie, które ze względu na ochronę swojego bezpieczeństwa przed nieporadnością rządu Prawa i Sprawiedliwości będą po prostu się próbowały chronić przed takim niebezpieczeństwem. Ale strona polska, rząd Prawa i Sprawiedliwości też mówi o takiej perspektywie wprowadzenia kontroli na granicach, o kontroli na granicy ze Słowacją, bo tamtędy ma przebiegać nowy szlak przerzutu migrantów. I też nawet rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek wspomniał o tym, że Polska może wprowadzić jakieś kontrole na granicy z Niemcami, bo to na przykład na naszą stronę granicy migranci mają przenikać, a też Niemcy, jak mówi Bochenek, bardzo często udają się do Polski na jakieś zakupy bądź też po paliwo. To jest odwracanie kota ogonem, panie redaktorze. To jest próba oczywiście zrzucenia odpowiedzialności za bagatelizowanie naszego bezpieczeństwa, Polek i Polaków, na innych. To jest typowe działanie PiS-u, który jak nie radzi sobie z jakimś problemem, to oczywiście szuka wrogów w Niemczech, w Ukrainie, u wszystkich innych, tylko nie u samych siebie. Ja przypomnę, polskie wizy nadal można za pomocą pośredników kupować za granicą. Nadal istnieje poważne ryzyko, że bez odpowiedniej kontroli wydawane są wizy dla osób, które nie powinny nigdy wjechać na teren Unii Europejskiej do strefy Schengen.